Chciałbym wszystkich zaprosić teraz do tego, by z uwagą posłuchał tego, co nastąpi. A co nastąpi? Nastąpi spotkanie z misjonarzem. Jak w naszej tradycji WMS-u bywa, jest to wolontariat misyjny i zawsze chcemy, oprócz tego, że sami doświadczamy misji, sami doświadczamy tej całej rzeczywistości, którą żyjemy, to zawsze chcemy dotknąć też i posłuchać świadka pracy w takim miejscu. Większość z nas zna naszego dzisiejszego gościa, ksiądz Jakub Trzupek, który... Na początku się przedstawię. Jakub Trzupek, salwatorianin. Od 4 lat, tak ksiądz Mirek powiedział, można powiedzieć, w Meksyku. Od wielu, wielu lat. Tak naprawdę człowiek zapalony misjami. Będę chciał zwrócić uwagę na te rzeczy, tak naprawdę dla mnie takie skarby. To, czego można powiedzieć, ja wyniosłem z Meksyku, czego się nauczyłem. Takie rzeczy piękne, które też mi się wydaje, że też mogą być dla nas bardzo cennymi. Z jaką oni dumą i też radością prezentowali, czy tańce, czy swoją tradycję. To dla mnie jest taka też niezwykła wartość. Wolontariusz jadąc na jakikolwiek wyjazd misyjny, właśnie żeby w pewien sposób też umiał docenić piękno swojego kraju, piękno można by powiedzieć swojej kultury, ale też w taki dobry sposób ją sprzedać. Rozmawialiśmy tutaj z kilkoma osobami, właśnie jaki czasami jest stosunek nas, rodaków, no, można by powiedzieć do siebie, zwłaszcza na obczyźnie. Przerywnik mały. Chciałbym was nauczyć pewnej piosenki, która jest kontynuacją słów ojca Jordana. Dopóki żyje na świecie choćby jeden tylko człowiek, który nie zna i nie kocha Jezusa Chrystusa, nie wolno rozpocząć. Bardzo dziękuję. Idziemy z mocą. Kuba wcześniej powiedział, że moc jest we wspólnocie. Ta moc w naszej wspólnocie rzeczywiście jest i miejmy nadzieję będzie. Wiadomo od kogo pochodzi tak naprawdę. Pochodzi od tego, którego imię tutaj mamy wypisane. Nasza moc pochodzi od Jezusa Chrystusa i zawsze od Niego ma pochodzić. Ale te słowa zostały w szczególny sposób wybrane przez jedną osobę. Ta osoba to ojciec Franciszek Mario Krzyża Jordan, założyciel Salwatorianów. Te słowa w jakiś sposób go zmotywowały do tego, żeby właśnie zrobił to, co zrobił w życiu. Czyli rozpoczął to wielkie dzieło. Chciałbym poprosić Anię w tym momencie, która właśnie coś powie. To jest dziennik duchowy ojca Jordana. No i tak, na samym początku ja bym wam chciała powiedzieć, skąd się w ogóle wzięło to wszystko, o czym będę mówić, ten cały pomysł. On się mianowicie wziął z rozmów pomiędzy niektórymi z nas, ojcu Jordanie właśnie, który, jak wszyscy wiemy, jest założycielem Zgromadzenia Salwatorianów, ale przez to, że jest założycielem Salwatorianów, jest też tak naprawdę naszym patronem. Właściwie dlatego, że jest naszym patronem, warto byłoby go znać. To znaczy warto byłoby, żeby nie był tylko taką figurą i tym człowiekiem z tych portretów, które wiszą wszędzie na ścianach. Żeby nie był tylko tą osobą, która na nas patrzy zawsze, a o której nie wiemy wiele więcej. I zastanawialiśmy się, jak to zrobić, żeby móc go rzeczywiście poznać. No i wtedy w oczywisty sposób przyszedł do głowy nam dziennik duchowy, w którym to ojciec Jordan sam mówi o sobie. Dziennik duchowy,
jeśli go weźmiecie do ręki, to bardzo szybko zauważycie, że to nie jest książka napisana dla konkretnego czytelnika. To nie jest jakiś teoretyczny wywód, to jest zbiór notatek. To jest taki zeszyt z notatkami. Tu są jakieś takie zapiski, ważne cytaty, hasła, wskazówki, czasem notatki z wyjazdów. To jest bardzo chaotyczne i bardzo niepoukładane. To jest pisane dla siebie, nie dla kogoś, tylko dla siebie. I to bardzo widać. I te teksty tam, zapiski, one są bardzo różne. To, co dostaliście dzisiaj rano po mszy, to jest mój krótki tekst po mojej lekturze tego dziennika. Jak tylko się za niego zabrałam, to było ciężko. Zdołałam przeczytać 8 stron, a potem sobie pomyślałam, że nie dam rady, że Jordanie, szanuję, ale nie dam rady. To znaczy poziom patosu, kwiecisty styl, rozemocjonowanie i takie uniesienia w tym tekście, to jest coś, co mnie bardzo odrzuca i coś, przez co ja nie mogę przebrnąć. I o ile Jordana znamy do pewnego stopnia z kilku zdań, które są dla nas ważne i przez to cenię i szanuję, to nie dam rady czytać tej książki. Potem się zabrałam do niej po raz kolejny i okazało się, że jestem tam w stanie znaleźć takie zdania, które są pociągające, które sprawiają, że chciałabym go czytać więcej. I z jednej strony są to takie rzeczy, które mnie totalnie odpychają, nie tylko dlatego, że są w takim stylu, którego nie znoszę, ale też dlatego, że się z nimi nie zgadzam. To znaczy, kiedy myślę sobie o Jordanie, który to pisał, to mam ochotę się z nim pokłócić, bo uważam, że nie ma racji. Z drugiej strony są takie rzeczy, które dla mnie są totalnie w punkt. To znaczy, żałuję, że nikt mi tego wcześniej nie powiedział. I to jest odkrywanie pewnej myśli. Ale podążanie za myślą to jest jedna rzecz. Bo jak najprościej możemy podążać za działaniem Jordana, to znaczy naśladować go. A no właśnie, pisząc dziennik. Wieszczackie anioły, wieszczackie, dużo was, radości i dobrej pogody. Wieszczackie anioły, anioły, wieszczackie, skrzyżując się losem, już jesteś bratem.